Cześć, z tej strony Łukasz Kobeliński. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stacja IT. Dzisiaj spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach, bo w czasie trwającej pandemii koronawirusa. No a zatem temat na czasie praca zdalna. Coraz więcej pracowników siedzi obecnie w domach ze względów bezpieczeństwa, więc może porozmawiajmy o tym, jak dobrze się przygotować do takiej pracy zdalnej. No a może nam pomóc w tym Piotr Nazimek. Cześć Piotr. Dzień dobry, cześć. To z drugiej strony Piotr Nazimek w takim razie. <grym i zimek> Dzięki, że zgodziłeś się z nami porozmawiać na ten temat. Może powiedz, przypomnij, w zasadzie, parę słów osoby, bo już Ty w podcaście się pojawiałeś i powiedz, czy Ty też pracujesz stalnie? Tak, miałem już okazję się pojawić w podcaście blockchainowym i takim podcaście, w którym mówiłem troszeczkę o pracy, pracy trenera, czyli osoby prowadzącej szkolenie, i właśnie tym się zajmuję głównie na co dzień, czyli prowadzę szkolenia. No teraz bardziej przesuwa się to w stronę szkoleń, szkoleń zdalnych, bo głównie prowadziłem do tej pory szkolenia i głównie te szkolenia tak wyglądały, prawda, że prowadziliśmy je, je w sali. I pytałeś o to, czy pracuje zdalnie? No to w zależności od. Od pracy, jaką podejmuję, bo jestem, jestem też po prostu inżynierem, jestem, jestem programistą, zajmuję się oprogramowaniem głównie kart elektronicznych i systemów związanych z bezpieczeństwem. I właśnie tą drugą pracę, czyli tą pracę inżynierską, no już w zasadzie od wielu lat głównie prowadzę, prowadzę zdalnie, więc można powiedzieć, że szkolenia do tej pory były głównie niezdalne, czyli na sali szkoleniowej razem z uczestnikami. No teraz wygląda na to, że będzie się to troszeczkę zmieniało. Natomiast jeżeli chodzi o prace inżynierskie, to no tak jak wspomniałem, no w przeważającej części zdalne. Mimo to, że akurat no, ta moja działka wymaga bardzo często różnego rodzaju sprzętu, więc przeróżny sprzęt już mi się przewijał przez mieszkanie, no, łącznie z elementami nawet autobusów przegubowych. No, no tak, no bo tutaj akurat ta, ta, ta sprzętowa część nie jest taka łatwa do nie, pewnie nie, do, do zamiany na coś wirtualnego, chociaż no, jakieś symulatory zapewne też są. No niestety, e... nie, nie, nie wszystko można robić zdalnie. No, płytek zdalnie nie położymy, prawda? Przewodów w mieszkaniu hmm, też coś. się zdalnie nie da położyć, ale akurat w tej naszej branży e, można sobie z tym poradzić. Mhm. No właśnie, no ta branża IT programowanie no wydaje się, że, że najczęściej nie może być podejrzana o to, że, że, że jest wykonywana zdalnie, nawet w normalnych warunkach, tak, kiedy nie ma jakiegoś zagrożenia epidemiologicznego, no bo to po prostu z dokładnością do jakichś różnych problemów, o których dzisiaj zapewne powiemy, jest dosyć porównywalnie z innymi branżami łatwe do przeprowadzenia. Tak? E no i to, że właśnie mamy taką sytuację, a nie inną, i to, że rozmawiamy o pracy zdalnej no, powoduje też to, że, że my rozmawiamy tutaj zdalnie w podcaście, to znaczy, no oba jesteśmy w Warszawie, ale zachowujemy bezpieczną odległość, żeby się nie pozarażać. Więc też tutaj ćwiczymy właśnie podcastowanie i i ten sprzęt, który, który, no właśnie, wykorzystujemy do tego, żeby zobaczyć, jak nam się to będzie nagrywało zdalnie. Powiedz, może na początek, czy, czy są jakieś jakieś elementy, o których musimy pomyśleć właśnie z góry, coś zaplanować, żeby ta, ta praca zdalna przebiegała sprawnie, tak? No my tutaj pewnie głównie będziemy mówili o branży IT, nie, ale, ale wiele z tych uwag może być też istotnych pewnie w innych sytuacjach. Myślę, że takie rzeczy, które są najbardziej niezbędne do efektywnej pracy zdalnej, w tej naszej branży niewiele się różnią w sumie od tych rzeczy, które mamy przy pracy zwykłej. Czyli na pewno jest potrzebne to, żeby mieć możliwość skupienia się na pracy, na pewno jest potrzebne to, żeby nie było wokół nas zbyt wielu różnych, zbyt wielu różnych rozpraszaczy. I tutaj paradoksalnie, no przy pracy zdalnej tych rozpraszaczy może, może być na pewno mniej. To, co jest ważne i to, co jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy, to jest cichy kąt. Ja naprawdę nie wyobrażam sobie, tak jak to często widzimy, na na różnych takich obrazkach w prasie pracy zdalnej z kawiarni. Moim zdaniem jest to zupełnie, zupełnie niemożliwe. Jeszcze może praca w takim sensie, że coś tam sobie klikamy w laptopie w tej kawiarni, to, to taka rzecz jest możliwa. Natomiast jakieś, jakaś taka rozmowa, tak, czy uzgodnienie z kimś, czegoś online, czy nawet to nagranie teraz, które, które robimy, jeżeli byśmy je robili, jeżeli ktoś z nas, znaczy kawiarnie, wiem, są zamknięte, ale jeżeli ktoś z nas by siedział w takim miejscu, to. To, to by był jakiś dramat dla drugiej osoby, tak? Ten cały szum, który jest tam e, wokół, e, no, powoduje to, że ta praca jest bardzo, e, bardzo nieefektywna, więc cichy kąt jest bardzo ważny. E, w, co jest jeszcze istotne? No, jeżeli się pracuje w domu, myślę, że bardzo ważne jest to, żeby oddzielić sobie pracę od spraw domowych. I jak jeździłem do pracy, prawda, to, to miałem ten rozdział, tak? Bo musiałem wyjść, wsiąść do pociągu, później wracałem. Taki był rytuał jazdy do pracy i rytuał powrotu do domu. I ja, zaczynając pracę zdalną, no, poczułem, że ten rytuał jest bardzo, bardzo ważny. Dla mnie przynajmniej, tak? Żeby, żeby to mocno oddzielać, więc warto mieć takie wydzielone miejsce i, i ustalić sobie taką zasadę, że jak jesteśmy w tym miejscu, to jesteśmy w pracy po prostu, tak? A jak jesteśmy poza tym miejscem, no to jesteśmy jesteśmy w domu i, i nie ma co na dłuższą metę, że tak powiem, mieszać tych rzeczy, dlatego nie warto i to jest też ogromny błąd, jakaś taka praca z łóżka, tak, jak to, jak to mówią, że leżymy sobie jeszcze rano, tak, czy tam wieczorem jeszcze z tym laptopem siedzimy, czy tam leżymy w łóżku i jeszcze pracujemy, nie, to całkowicie... To całkowicie odpada. Nigdy nie wolno pracować z łóżka, bo właśnie wtedy wymieszamy te prace domowe z, z, tym, z tą pracą taką naszą zawodową. No też na początkowym etapie na pewno bardzo ważna jest dyscyplina. I ona jest taka samodyscyplina, no bo nikt nas nie, nikt nas nie może zdyscyplinować tak na miejscu, tak, tak. więc taka samodyscyplina jest bardzo ważna i ona też jest trudna na tym początkowym etapie. I to z dwóch stron bo tą samodyscyplinę no pewnie kojarzysz najczęściej z tym, że to samemu trzeba iść do pracy. Ale jest mhm. też druga strona. Niektórzy nie potrafią z tej pracy wyjść. Czyli, jak już siedzą w domu i w domu mają tą pracę, to cały czas się tą pracą zajmują. Więc tutaj ważne są te dwie strony, żeby no, nie pracować za mało, ale też nie pracować absolutnie, absolutnie zbyt dużo, żeby, żeby to rozdzielać. No i na pewno do efektywnej pracy zdalnej bardzo ważna będzie komunikacja, taka, no, żeby. Praca była efektywna, to i komunikacja musi być efektywna, no i pewnie umiejętności z nią związane, czyli nie, nie tylko same narzędzia, które do tej komunikacji służą, ale też umiejętne wykorzystywanie tych, tych narzędzi. No i żeby to zrobić, no trzeba się pozbyć paru nawyków, które, których nabieramy pracując, pracując w biurze. Niektórzy w mniejszym stopniu, niektórzy w większym stopniu oczywiście, ale chyba takim takim nawykiem, który najbardziej przeszkadza pracy zdalnej. To jest taka wewnętrzna chęć bycia cały czas dobrze poinformowanym. Czyli każdy lubi wiedzieć wszystko, tak? I no jak jesteśmy w biurze, no to oczywiście te informacje jakoś tam krążą, czy w tle, czy nie w tle, czy podczas kawy, tak, czy, czy w innych mhm. miejscach. Natomiast praca zdalna zupełnie zmienia obraz sytuacji. Po prostu trzeba przywyknąć do tego, że, i odzwyczaić się od tego bycia dobrze poinformowanym i trzeba się zatroszczyć o to, żeby być dobrze poinformowanym, ale tylko w tych najważniejszych rzeczach, które są nam do tej, e, do tej pracy potrzebne. E, I e, jak się popracuje tak trochę zdalnie, bez tego bycia poinformowanym, później człowiek wraca do biura, e, to pozbycie tego nawyku w biurze też bardzo, bardzo mocno pomaga. No to to ostatnie, co powiedziałeś, to muszę po, jakby z mojej strony było jakby bardzo dużym wyzwaniem. Właśnie wtedy, kiedy nie miałem taki nie, czas, że pracowałem zdalnie, to, to właśnie takie poczucie, że, że, że coś mnie omija, mi że czegoś nie wiem, że coś się dzieje za moimi plecami, to było wyjątkowo denerwujące, muszę powiedzieć. I, nie, i trudno było się tego pozbyć, ja to próbowałem raczej w drugą stronę, to znaczy jakby wdrożyć jakieś takie narzędzia i sposób pracy, żeby, żeby wiele tych informacji przechodziło przez, przez jakieś wspólne kanały, dzięki czemu jak ktoś chce, to może to obserwować, tak, no w sensie, no nie wiem, jakiś taki strumień informacyjny, prawda, typu Twitter firmowy, w którym, w którym można zobaczyć, co się dzieje bez konieczności właśnie bycia obecnym fizycznie w firmie. Więc, więc to było dla mnie duże wyzwanie. I to nie jest złe. To nie chodzi mi o to, żeby się w ogóle wyzbyć tych informacji, tylko żeby sobie uświadomić to, że bardzo wiele z tych informacji jest po prostu nam niepotrzebnych, tak? Nie mhm. musimy najzwyczajniej tego, e, tego wiedzieć. E, ja nie mówię, że taki Twitter czy, czy jakieś inne narzędzie, gdzie właśnie może być taki, e, że tak powiem, online'owy zrzut tego, co się, dzieje, co się dzieje w firmie jest, e, jest zły, e, ale myślę, że warto... Ograniczać w szczególności te informacje, takie, które, no, tak jak wspomniałem, no, są najzwyczajniej w świecie niepotrzebne e, niepotrzebne i zbędne, bo każda taka informacja zajmuje nam umysł, zajmuje nam czas. No, dziennie jesteśmy w stanie przetworzyć ileś tam megabajtów, tak, i, i, i nie więcej, e, i warto po prostu z tego zrezygnować na rzecz e, no, tych zajęć, które są istotniejsze. Mhm. Mówiłeś też wcześniej o, o tej kwestii oddzielenia właśnie pracy od, od, od życia osobistego, od życia domowego. Nie, mówiłeś właśnie o, o wybraniu jakiegoś takiego miejsca, gdzie pracujemy, i, i pozostała część domu, gdzie nie pracujemy. Nie, czy, czy, ty, czy ty osobiście też stosujesz taki podział czasowy, to znaczy, że sobie wyznaczasz jakieś no właśnie godziny pracy, no bo to też jest taki sposób podziału tego, tego dnia pracy od, od życia osobistego. Można to robić albo przez Albo, albo czasowo, Nie, czy, czy wolisz zachować tutaj jakąś elastyczność i, i, i czasem pracować, prawda? Rano, a czasem wieczorem, a czasem w nocy. Jeżeli chodzi o te prace inżynierskie, to tu akurat mam taką możliwość, bardzo ją sobie chwalę, że no mogę to robić praktycznie w dowolnym momencie. Tak? Poza takimi sytuacjami, gdzie musimy się spotkać, tak jak się teraz spotykamy, czyli online i coś, i coś obgadać, gdzie termin jest jakoś wyznaczony, to ja bardzo mocno korzystam z tego, żeby pracować w dowolnym momencie. Dużo lepiej mi się pracuje wieczorami, tak? to tak tutaj, tak tutaj jakoś mam, natomiast rano wolę się zająć jakimiś. No, właśnie, rzeczami domowymi chociażby, a do pracy usiąść uciąć wieczorem. I to też jest spora zaleta, no bo właśnie, można też dostosować i życie rodzinne, i to życie takie pracownicze do, do takich dość luźnych godzin, ale. Myślę, że zasady tej jakiejś złotej nie ma, to znaczy no to wszystko będzie zależało od charakteru naszej pracy, bo na pewno są takie prace i w naszej branży, że po prostu no, musimy być w jakichś godzinach dostępni, żeby chociażby na bieżąco reagować na jakieś, na jakieś różne sytuacje. Mam to szczęście, bo to jest naprawdę szczęście, że, że mogę praktycznie, no tak jak mówię, te prace inżynierskie robić w dowolnym momencie, ale ze szkoleniami jest trochę inaczej. No Tam niestety no jest wyznaczony termin i koniec, kropka. Zaczynamy o określonej porze i kończymy o określonej, określonej porze. you <laughs> No i jeśli mogę się podzielić jakimiś swoimi obserwacjami, to, to też jakby z, kiedyś było dla mnie też dużo łatwiej pracować właśnie wieczorami, kiedy, kiedy się zajmowałem jakimś programowaniem czy czymś takim, ale od czasu właśnie jak mam dzieci, to się zrobiło dokładnie odwrotnie. To znaczy coś konkretnego w zasadzie mogę zrobić tylko bardzo rano, tak? czyli coś rzędu piątej czy szóstej rano, a wieczorem jestem już totalnie zmęczony. I chce iść spać, więc to też jakoś chyba może się zmieniać w ciągu życia, bo tam część właśnie ludzi mówi, że, że niektórzy są z a, a drudzy są sowami, i tak dalej, ale na, na swoim przykładzie to mi się wydaje, że to się może jednak zmieniać i, i, i nic tutaj nie jest jakoś tam ustalone do końca życia. No ale dzięki temu, że właśnie mamy czasem możliwość takiej pracy, że sami sobie te godziny ustalamy, to możemy sobie dostosować do, do tych naszych aktualnych, że tak powiem, potrzeb i wymagań. Ja swego czasu też bardzo lubiłem wstawać rano. Natomiast teraz akurat mam tak, że wolę posiedzieć dłużej, tak, i, tak. i wstać sobie, wstać sobie nieco, nieco później. I co jakiś czas mi się to zmienia, tak? Więc z tego jak najbardziej mhm. korzystam. Mhm. Okej, okay, a powiedz, czy nie, jeśli jesteśmy w takim kontekście firmowym, tak, mamy pracowników i, i właśnie no, stajemy przed taką sytuacją, że albo chcemy, albo, albo musimy, tak jak, tak jak obecnie nie przejść w taki tryb pracy zdalnej, to czy jakoś specjalnie właśnie od strony pracodawcy musimy musimy tych pracowników przygotować, żeby ten, ten tryb pracy zdalnej przebiegł nie, właśnie gładko i żeby wszystko było okej okay w firmie? Czy musimy? No to oczywiście nie musimy, tak? ale warto na, pewno, warto na pewno to zrobić. Praca zdalna niestety troszeczkę od człowiecza nasz. Nie ma właśnie tego, tego, tego spotykania się i, i wiele takich sygnałów niewerbalnych po prostu przez, przez pracę werbalną nam umyka. One są, one są bardzo ważne, więc właśnie żeby tutaj troszeczkę ludzi przygotować i, i, i zapobiec tym negatywnym efektom, to myślę, że dość istotne jest, żeby ustalić jasne. I działające przede wszystkim tak nie tylko na papierze, ale działające zasady współpracy. W danej firmie czy, czy innej organizacji. Na przykład takie zasady dotyczące spotkań, dotyczące używania różnego rodzaju narzędzi, tak? w jaki sposób ich używać, dotyczące tego, na przykład w jakim czasie musimy zareagować na jakiś incydent czy, czy udzielić odpowiedzi na jakieś, na jakieś pytanie. No i dotyczące też, no właśnie, nie generowania jakichś takich pustych komunikatów, które wypełniają przestrzeń, które powodują to, że ktoś czuje, że pracuje, no bo wygenerował komunikat, ale tak naprawdę zabija czas innym, no bo oni muszą się z tym komunikatem zapoznać, a on do niczego finalnie nie prowadzi. I tak jak programiści mają zasady pisania kodu, prawda? Tak, czyli ustalają takie zasady, że tam nie spacje, tylko tabulacja albo odwrotnie ee, i jakieś odstępy i tego typu sprawy i zasady nazywania zmiennych. Tak samo warto przygotować, przemyśleć jakieś wspólne zasady pracy zdalnej. Tylko, nie tylko na papierze, ale również żeby one weszły do, do życia rzeczywistego. Dalej, na co jeszcze zwrócić uwagę? No, będziemy za chwilę, jeszcze pewnie troszkę więcej, mówili o narzędziach, ale właśnie, no, żeby wybrać te narzędzia i w pełni wykorzystać ich potencjał. Właśnie, żeby nie wybierać 10 narzędzi, z każdego korzystać tylko 10%, tak? tylko żeby wybrać jedno i korzystać w 100%, 100 z, tego, z tego jednego. No i też, żeby zadbać o to, żeby pracownicy mieli umiejętności związane z tymi narzędzia, narzędziami, czyli wiedzieli, jak ich używać i też wprowadzić jakieś zasady ich, ich używania. No, tutaj przykład. Jeżeli chcemy coś bardzo szybko załatwić, no to może telefon. Jeżeli coś chcemy nie bardzo szybko, ale szybko załatwić, to może jednak lepiej jakiś czat. Jeżeli coś może poczekać, no to może wtedy lepiej jakiś mail albo zadanie na tablicy zadań, prawda? Typu, typu tablica kambanowa czy, czy jakaś tutaj inne, inne, inna metoda, metoda pracy. Co jeszcze z takich rzeczy, które należy przygotować? Wspominałem o tych takich sygnałach niewerbalnych i myślę, że. Warto uświadomić sobie to, żeby sobie wszyscy, którzy pracują zdalnie, uświadomili sobie to, że te sygnały niewerbalne, jednak po pierwsze są ważne, a po drugie, no w pracy zdalnej uciekają no, nie ma ich. Więc jak się przyjmie taką, taką prawdę w swoim sercu, że tak powiem, że nikt z innych pracowników nie chce mi zrobić krzywdy. Tak? Żeby nie dopisywać sobie jakichś złych intencji do, do czyjegoś komunikatu. No bo czasem ten komunikat może być na tyle suchy, że pomyślę sobie, a tam chciał mi dopiec, tak? a tam już tutaj coś chce mi złego zrobić, żeby właśnie nie dopisywać sobie takich swoich historii do tych, do tych różnych komunikatów, żeby właśnie no, przyjąć z całym dobrodziejstwem i nie, niedobrodziejstwem inwentarza to, że ta komunikacja niewerbalna, niestety. Niestety umyka. No i my zaczynamy sobie tą komunikację niewerbalną, że tak powiem, kompensować właśnie komunikacją werbalną, czyli dopisujemy jakieś, jakieś, jakieś intencje, których. których... Może są, ale pewnie zazwyczaj ich, ich nie ma. I też trzeba mieć w sobie troszeczkę, troszeczkę empatii, no i nie denerwować się od razu tym, że ktoś może tam nie do końca się dobrze zachował, bo może wcale nie miał takich intencji, tak? I my tylko żeśmy sobie to źle źle zinterpretowali. I żeby właśnie zaradzić już troszeczkę temu. To warto na pewno mieć kamerę. Ta kamera nie musi być jakiejś tam super jakości, ale dzięki temu, że jest ta kamera, to widzimy siebie i widzimy te nasze intencje, prawda? Czyli ja widzę, że no, mnie słuchasz na. Prawdopodobniej, natomiast no, nie leżysz gdzieś tam, prawda? I nie, yy, i nie przysypiasz. I to jest, to jest bardzo istotne, tak, że, się, yy, że się obserwujemy, że, że czujemy sobie te intencje. I takie rzeczy, ojej, teraz się przyznam szczerze, że 10 lat temu jeszcze bym nie uwierzył, że to powiem, tak? Ale naprawdę emotikony są bardzo fajne. Tak, <laughs> <laughs> 10 lat temu bym na pewno tego nie powiedział, bo one yy, yy, kompresują tą komunikację bardzo mocno. Tak? One kompresują tą komunikację i właśnie no, to też jest narzędzie, którego warto, które warto wykorzystać, bo przez te emotikony możemy przenosić jakoś te nasze emocje, jeżeli nie mamy kamery, prawda, to jak komuś tam zaklaszczemy, czy pokażemy uśmiechniętą buźkę, czy tą buźkę z przymrużeniem, z przymrużeniem oka. To czasem jeden taki rysunek, jedna taka emotikona znaczy więcej niż, niż tysiąc słów, w którym byśmy tłumaczyli jakie mamy prawda, intencje i co, i co myśleliśmy. I ostatnia, ostatnia z rzeczy, to myślę, że właśnie warto ludzi przygotować do tego, żeby mieli to swoje ciche miejsce. Mieli jakiś w miarę dobry sprzęt, typu, właśnie słuchawki, mikrofon i ten, ten cichy kącik, prawda? No... Już mówiliśmy o tym, gdybym ja teraz był w kawiarni, to ta rozmowa by była dramatyczna. Tak? Dla mnie może trochę mniej, bo ja bym sobie wygusił ten hałas, ale ty byś słyszał wszystko, co jest naokoło, i taka, taka komunikacja no nie jest fajna, tak? nie jest miła dla, dla uczestników. Jeszcze jak jest dwóch uczestników, to tam można to przeżyć, ale jak tych osób jest, nie wiem, 15 na spotkaniu i każdy wnosi swoje szumy. Tak, to już hmm. będzie, będzie to wtedy bardzo, bardzo słabe. Nie ma nic gorszego niż słuchanie szumu z Tak jak mówię, przy dwóch osobach jeszcze można to przeżyć, ale jak tych osób jest 15, 20, 50, tak, no to, to, to będzie po prostu jeden wielki jazgot. No a tutaj, jeśli chodzi o jakieś spotkania czy, czy rozmowy, no to to nie ulega kwestii. Nie, że taka kawiarnia przeszkadza. Natomiast ja też nie, jakby nie jestem osobą, która, która lubi pracować w kawiarniach, natomiast wydaje mi się, że część osób, właśnie, które pracuje zdalnie, to traktuje jako taką nie, no jakby alternatywę właśnie do. Do tego, że nie może być z innymi ludźmi w biurze, i jakby osoby, które lubią być otoczone innymi, nie, no i po prostu tam korzystają z tego, że, że ktoś tam siedzi obok, czy ktoś rozmawia, a jeśli potrzebują tego wyciszenia, to w cudzysłowiu, to wtedy włączają sobie muzykę w słuchawkach, tak. I, no i wtedy jakby to bardziej jest izolacja, może, niż wyciszenie, żeby, żeby zrobić coś takiego wymagającego skupienia. Ale to jest tutaj: jestem bardziej adwokatem diabła, bo absolutnie sam też jakby nie, 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 nie korzystam z takiego sposobu pracy. Natomiast mówiłeś tutaj o właśnie o tym jakby układaniu sposobu pracy z, z osobami, ze swoimi pracownikami. Nie, to czy, czy też byłbyś zwolennikiem tej układania jakiegoś takiego rytuału, tak? Czy, czy, czy rytmu? To znaczy, no, na przykład ustalenia, że się wszyscy spotykamy wirtualnie, nie wiem, co tydzień, czy, czy, czy codziennie, tak? O którejś godzinie, nie, tak, żeby no, dać jakiś. Substytut tego, że, że właśnie się nie spotykamy fizycznie, tak? czyli jak gdyby wymusić taką, nie, taką komunikację cykliczną, nawet jeśli nie ma bieżącej potrzeby. Czy znaczy, te rytuały pewnie będą ważne i y, to już będzie zależało od projektu, jakie mamy, bo będziemy mieli dwa rytuały, tak, jedne rytuały, które są związane z projektem już jako takim. E, no czyli jeżeli ktoś o 10 rano każdego dnia musi mieć podsumowanie zeszłego dnia, tak, jakieś, e, jakieś takie takie spotkanie statusowe, no to oczywiście jest to rytuał i, i tak jak te rytuały są i w biurze, tak i one powinny, e, powinny być zdalnie. Natomiast w biurze jest jeszcze jeden taki rytuał, który jest bardzo ważny, czyli e, otoczenie kawiarki. <laughs> że tak powiem. I ten rytuał warto troszeczkę przenieść do, do świata wirtualnego. Może nie chodzi o to, żeby sobie, prawda, odpalić, chociaż kto wie, może to by było całkiem, całkiem interesujące. Nie chodzi o to, żeby sobie odpalić czat wideo, prawda, i pić wspólnie kawę, ale popić kawę i podyskutować na przykład w jakimś, w jakimś większym gronie o tym, nie wiem, gdzie. Gdzie byliśmy na wakacjach, no teraz też utrudnione, tak, są, są przejazdy, ale no nie wiem, co robiliśmy co robiliśmy w wakacjach, jakie książki czytaliśmy i tak dalej. No to co robiliśmy w biurze, tak? Jeżeli ktoś pracował w biurze, a teraz nagle przyszedł na pracę zdalną, to warto te rytuały podtrzymać, tak? Te, 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 no, te rytuały z, z okolic kawiarki. Warto na pewno warto je, no, warto je kontynuować. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay. to teraz może od strony właśnie pracowników, tak? o tych osób pracujących zdalnie. No, to czy, czy są tutaj jakieś właśnie najczęstsze problemy, błędy, które, które popełniamy wtedy, kiedy w ten sposób pracujemy? Jak można tego uniknąć? Ja widzę chyba takie największe, jeżeli chodzi o błędy, to takie. Trzy bym wymienił jako takie główne, główne i największe, to na pewno też będzie zależało troszeczkę od typu, e, od typu naszej pracy. I pierwszy taki błąd e, to błąd polegający na tym, że niektórzy mają taką potrzebę ciągłego pokazywania, że są w pracy i pracują. Tak? I teraz, no, tą pracę niestety kojarzą z tym, że muszą generować coś, co będzie powodowało to, że inni będą myśleli, że oni są obecni w pracy. W związku z tym generują mnóstwo zapytań, treści i to właśnie takich zapytań, bez których spokojnie mogliby żyć. To jest nawiązuje do tego, o czym, żeśmy rozmawiali, prawda, że nie wszystko musimy wiedzieć. A te osoby właśnie wysyłają do innych mnóstwo pytań takich statusowych, które, no właśnie, czy ta wiedza jest im do czegoś potrzebna. Ja nie mówię, że nie, no bo pewnie, pewnie część tej wiedzy jest na pewno im do czegoś potrzebne, ale wiele z tych pytań naprawdę jest po prostu totalnie bez znaczenia. Tak? Jest totalnie bez znaczenia. Tylko co one powodują? No One powodują to, że na pewno ta osoba poczuła, że pracuje, no bo wysłała pytanie, ale teraz osoba, która musi na nie odpowiedzieć, no to musi poświęcić czas, żeby to wszystko przeanalizować, przeczytać i jakoś tam jakoś tam za, no, zakomunikować. Chociaż nawet jak nie musi odpowiadać, on musi to to przeczytać, albo nawet, nie wiem, przefiltrować tą swoją skrzynkę mailową, jeśli nie daj Boże te właśnie takie różne zapytania poszły, e, poszły mailem, więc w ten sposób, jak mówię, no im się wydaje, że pracują, natomiast generują przede wszystkim pracę, pracę innych e, i myślę tutaj w szczególności o takich mailach, które są rozsyłane e, na adresy typu all, prawda, czyli e, piszemy, piszemy od razu do wszystkich, później wszyscy odpisują, tak, świetnie, brawo, tak, i takich maili, jak ktoś e, tych maili nie czyta na bieżąco, bo maili się nie da czytać na bieżąco, to bardzo mocno Sprasza, tak? Więc jak wieczorem przychodzi, nie wiem, 100-200 maili typu brawo, świetnie, to nawet przefiltrowanie tego jest bardzo, bardzo trudne, Choć oczywiście to można troszkę wyeliminować innymi narzędziami, ale też no, czat pewnie trochę pomoże, no ale na tym czacie też się będzie pojawiało mnóstwo takich, takich informacji no i jeszcze jak to połączymy z taką synchronicznością, czyli ktoś chce statusu na teraz, tak? Masz mi odpowiedzieć w ciągu 5 minut to praca zdalna się wtedy kończy Jednym wielkim, jedną Fiasem. wielką porażką, tak, jednym wielkim fiaskiem, e, trzeba zrozumieć, że asynchroniczność jest naprawdę okej. Okay. Napra Jesteśmy z branży informatycznej, to wiemy, że systemy asynchroniczne generalnie są lepsze, choć trudniejsze w implementacji. Tak? Choć na pewno są trudniejsze, e, e, trudniejsze w implementacji. To byłby to taki pierwszy obszar. Drugi obszar, o nim już krótko, bo wspominaliśmy o nim, no właśnie, niektórzy muszą, e, niektórzy muszą wszystko wiedzieć, tak? więc, e, więc, więc dopytują. To jest troszkę powiązane z tym pierwszym, tak? czyli e, w tym pierwszym może bardziej miałem na myśli to, że nawet niekoniecznie to są jakieś pytania, tylko takie, takie informacje, że żyje, tak? że żyje, nie wiem, <laughs> wysyłanie zdjęć, kotków, tak? jakieś takie rzeczy. No, niektórzy tak. mają taką, taką potrzebę, no, trzeba ją sobie jakoś tam wyciszyć. E, więc druga ta rzecz, no to właśnie e, to takie dowiadywanie się o wszystko. E, a jeszcze trzecia rzecz, i ona występuje głównie w takich sytuacjach, kiedy pracujemy w firmie, gdzie są osoby zdalne i niezdalne, tak? Czyli gdzie Ej. część pracowników pracuje zdalnie, część pracowników nie pracuje zdalnie, i w takich sytuacjach no, często trzeba walczyć z takim podejściem, że no, ci, którzy są w biurze, no to oni myślą, że ten, który jest zdalnie, to on generalnie jest. Może nie chodzi o to, że gorszym pracownikiem, ale mniej wydajnym pracownikiem i że jest takim mhm. pracownikiem, który tylko szuka okazji, by nic nie robić, tak? Ja uważam, że to samo da się robić, czyli nic nie robić, będąc również w biurze i nawet zaryzykuję... Y takie stwierdzenie, że w biurze można to robić efektywniej, bo y, samą swoją obecnością no niby coś robimy, prawda? A, a pracownik zdalny jednak, no, żeby pokazać, że niby coś robi, no to jeszcze musi. E, no Obecnością tutaj nie stanie tego nie w stanie tego okazać, więc jeszcze coś jednak musi, e, musi zrobić. Więc ten argument taki, że jak ktoś jest zdalnie, to nie pracuje, to tak samo w biurze można, e, można nie pracować. E, czyli to jest taka odwrotność może tego troszeczkę mówiłem, e, czego mówiłem, teraz ci pracownicy zdanie, jeżeli oni są w takiej sytuacji, że właśnie muszą uzasadniać to, że są wydajni no to jest od nich takie oczekiwanie, żeby cały czas byli online prawda, żeby cały czas tam się świecili gdzieś na zielono, że jak do nich się wyśle pytanie to od razu przyjdzie, przyjdzie odpowiedź a jak ta odpowiedź nie przychodzi po godzinie no to on już pewnie siedzi albo ona, tak, już pewnie siedzi i nic nie robi, tylko pije kawę i się zajmuje jakimiś tam rzeczami rzeczami nieważnymi, a jak na przykład te odpowiedzi przychodzą tylko rano, w środku dnia i wieczorem, no to znaczy, że pracował tylko rano w środku dnia i wieczorem, a później a poza tymi, poza tymi godzinami nie wiem, czytał książkę albo zajmował się jakimiś innymi e, innymi rzeczami to te, na te trzy rzeczy na te trzy aspekty bym, bym zwrócił uwagę na samym, e, na samym początku no ale to w ogóle jest chyba dosyć takie silnie zakorzenione, tak? W, w nas wszystkich, nie wiem, w pracodawcach, w menadżerach, że, że właśnie no, jeśli ktoś pracuje zdalnie, no to, to trzeba go jakoś Przypilnować. pilnować, trzeba go sprawdzać, bo, bo on pewnie właśnie sobie pójdzie na zakupy albo pójdzie do, do lasu. Nie, i, I chyba jakoś tam stopniowo dopiero musimy dojrzewać do tego, że, że, że da się pracować zdolnie, zdalnie, że to może być równie efektywne. No i ja tutaj od, od różnego rodzaju właśnie znajomych bardzo często słyszę o, o właśnie nie takich rzeczach, o których mówisz, tak? Że ktoś się musi cały czas świecić na zielono, czy nie? czy musi wysyłać maila na początku i na końcu pracy, i tak dalej, i tak dalej, więc to, to nadal jest, jest dosyć silny problem, mam wrażenie, u pracodawców. Mhm. Ale zobacz, co jest w tym złego, że pójdę o godzinie dziewiątej na zakupy. Oczywiście musi być jakaś tutaj linia zaufania między nami, prawda? Czyli że jak ja pójdę o 9 na zakupy i wrócę o nich 9.30, to będę później, nie wiem, jeżeli się rozliczamy tak godzinowo, tak, no to będę później te pół godziny dłużej pracował. No i to jest niezbędne przy tej pracy zdalnej. No jakoś trzeba sobie zaufać, bo inaczej wszyscy będziemy się tylko i wyłącznie kontrolować, będziemy tylko sprawdzali, czy tam się świecimy na zielono na tych wszystkich czatach. Tak? No to trzeba jakoś przejeść i no to. Pewnie zaraz o tym porozmawiamy, się wszyscy nadają do pracy zdalnej, no ale, ale to, mhm. to i pracodawcy i pracownicy muszą tutaj jakoś, jakoś to no, sobie, sobie zorganizować. Ja powiem jeszcze raz, że tak samo jak można nie pracować zdalnie, tak, tak samo i w biurze mhm. można też nie pracować, chociaż w nim być. To jest naprawdę, to nie jest argument. To, to, to nie jest mhm. argument tutaj. No tak, no tak, że to, to się wydaje, no, że to wynika z jakiejś tutaj zeszłości historycznych, czy też nie, no jakby braku dostosowania do, 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 do współczesnego świata, i, i stopniowo wszyscy będziemy się nie, do tego przyzwyczajać, ale, ale zapewne to, to chwilę, nie, chwilę potrwa. No przecież ten klasyczny styl pracy, że ktoś, prawda, przychodzi do fabryki odbija kartę o godzinie 8 czy 7 rano i wychodzi o, o którejś tam po południu. No to, no to to jest bardzo długi okres funkcjonowania gospodarki tak, na świecie. Więc to, że teraz my możemy właśnie mieć jakiś tam elastyczny czas pracy, że możemy pracować nie, nie, nie w tym budynku fabryki, tylko gdzieś indziej, że możemy przeplatać czas pracy z czasem prywatnym, no to, to są wszystko takie rzeczy dosyć nowe, i, i, a, a ludzie wcale tak szybko się nie adaptują, jakby się mogło wydawać tak, do zmieniającej się rzeczywistości. Więc wydaje się, że to, że to chwilę potrwa. No ale jakby no mamy te problemy, ale też właśnie ta zmieniająca się rzeczywistość daje nam różne metody rozwiązywania tych problemów, między innymi narzędzia. No właśnie jesteśmy tutaj w IT, mamy różne fajne narzędzia informatyczne i jak tutaj mówiłeś o tych, o tych mailach, o tym, żeby nie nadinterpretowywać tych maili, nie dodawać sobie jakichś rzeczy, czy stosować emotikonek to czy... Uważasz, że właśnie te, te nowe metody komunikacji, nowe narzędzia jakoś pozwalają zmniejszyć te problemy, o których mówiłeś, tak? No bo jakby no tutaj podając jako przykład to, że wprowadzono te komunikatory czy, czy właśnie reklamowano na przykład Slacka jako taki, jaki te, takie narzędzie, które będzie nowym mailem, no to chodziło o to, żeby właśnie nie, nie tonąć w setkach niepotrzebnych maili. Żeby te maile nie były wysyłane na ten all, tak? tylko żeby mieć tutaj jakiś taki strumień, do którego można zaglądać wtedy, kiedy ma się taką potrzebę, że można się zapisywać do tych strumieni, które cię interesują, znowu przez analogię prawda, do IT. No i czy uważasz, że te narzędzia faktycznie coś, coś pomogły, tak? czy że mogą pomóc? Znaczy, na pewno narzędzia coś, coś pomogły, tylko jako taki, taki można powiedzieć główny wyznacznik ja bym powiedział na początku coś takiego, że narzędzia są fajne, tylko dobrze by było, żeby nie było ich za dużo też, tak? Bo jak ich jest za dużo, no to znowu się tworzy coraz więcej coraz więcej jakichś komunikacji, no i coraz więcej rzeczy do ogarnięcia, tak? którymi, którymi trzeba się, się zająć. Myślę, że warto stawiać na tą znów asynchroniczność, czyli na takie narzędzia, które nie wymagają tego uh tego, Tej takiej e, od razu instant, e, instant odpowiedzi. E, no, w, wiele, wiele jest pomysłów na to, żeby e, zrezygnować z maila. Ale ja obstawiam, że mail jeszcze bardzo, bardzo długo pozostanie takim podstawowym narzędziem komunikacji i powiem więcej, maile wcale nie są takie złe, tylko trzeba ich rozsądnie używać. E, I dwie rzeczy, o których e, już tyle lat się mówi i cały czas niektórzy o nich zapominają. Po pierwsze, jak się wysyła maila, to w mailu powinien być tytuł. Tak, to już też. E, bardzo upraszcza, upraszcza życie. No i właśnie, żeby nie generować takich maili, o których tam wcześniej wspominałem, które, no właśnie, które warto przenieść na te inne narzędzia, typu tak jak powiedziałeś, Slack, czyli na te narzędzia takie bardziej, bardziej instant, albo które wręcz można skompresować chociażby do tych, do tych emotikonów, tak? A, a Slack tutaj akurat no, ma takie narzędzie, ma taką możliwość, że bardzo to ułatwia, wystarczy tam, nie wiem, kliknąć jakąś reakcję, tak, i ona jest spójna na ekranie, jest bardzo mocno skompresowana, Prawda? Nie trzeba przewijać tutaj jakichś wielkich połaci ekranu, i od razu widać, jakie są, jakie są ludzkie intencje tam po różnych stronach. I teraz z tymi narzędziami jest tak, że to bardzo będzie mocno zależało od tego, co już grupa używała. Jeżeli jest to jakaś nowa grupa, no to pewnie musi sobie. Tutaj wybrać coś, co będzie pasowało do jej zespołu. Tej takie grupy, które są bardziej programistyczne, warto by było, żeby się zapoznali tak dokładnie, żeby te grupy się bardziej tak z, zapoznały dokładniej z możliwościami, które dają te narzędzia, które do tej pory wykorzystują. GitHub na przykład, GitLab to nie tylko Git, ale również no, narzędzia, które pozwalają chociażby zorganizować taką pracę typu zgłaszanie, nie wiem, jakichś usterek w oprogramowaniu i automatycznie można to przenieść z maila na do takiego narzędzia. Podobnie narzędzie typu Jira, tak, które też pozwala troszeczkę odmailić, no chyba, że ktoś w Jira włączy to, żeby wy przechodziły pod wiadomienia mailowe, prawda, albo na GitHubie, czy, czy GitLabie o każdej zmianie, tak, no to wtedy już mamy, mamy wszystko gotowe. Tudzież jakieś narzędzia właśnie do organizowania takiej, takiej tablicy zadań, tak, czyli, czyli tablicy typu, typu Trello, no to trzeba poprzeglądać te, te różne narzędzia, wybrać jakieś, ale naprawdę no, nie za wiele, bo nie sztuką jest wrzucić nowe narzędzie, no sztuką jest po prostu wykorzystywać w pełni potencjał tego narzędzia, bo później tych narzędzi mamy bardzo dużo i teraz y, i dochodzi do takich niefajnych sytuacji, że część osób się przyzwyczaiła, nie wiem, powiedzmy tak, do tego slaka, część osób tam bardziej woli używać czegoś innego i ta grupa nigdy się ze sobą jakoś tak, jakoś mocniej nie, e, nie spręża, albo część narzędzi po prostu umiera e, w firmie, ale cały czas woła jeść, no bo jednak są uruchomione i są wdrożone. Wszystko co wdrażamy nowego, to woła jedzenia cały czas, prawda? To trzeba utrzymywać, to jest nie sztuka odpalić jakieś narzędzie, no trzeba je jeszcze cały czas, cały czas trzeba mu dostarczać jedzenia, no i pytanie, kiedy tego jedzenia w lodówce nam zabraknie. Tak, no to, to z narzędziami, to jakby ze swoich doświadczeń, to, to, to mogę powiedzieć, że, że właśnie jakby to no tak jak zresztą z systemami informatycznymi, tak no wdrożenie, to to nie jest tylko zainstalowanie, tylko to jest jeszcze nie cała prawda, polityka taka nie, ludzka, tak, żeby ludzie wiedzieli, jak z tego korzystać, kiedy korzystać, jakie są zasady ustalenia, i tak To samo, prawda, powiedzenie zainstalujcie, czy zainstalowanie samodzielnie, no to jeszcze niewiele, nie, niewiele pomaga. Nie, no, no myśmy w firmie też mieli bardzo tutaj różne doświadczenia właśnie z, z wdrażaniem jakichś narzędzi do komunikacji chyba ta, ta mnogość właśnie możliwości też powoduje to, że, że ludzie mają swoje preferencje, tak? Jeden tam lubi Slacka, drugi lubi WhatsAppa, trzeci Messengera i no i jakby na siłę wymuszanie tych Właśnie jednego narzędzia jest, jest, jest zasadniczo trudne, no a z drugiej strony jest to w sumie logicznie uzasadnione, żeby, żeby wszyscy byli w jednym narzędziu, bo, no bo jakby inaczej komunikacja jest utrudniona, a, a takie preferencje, że ktoś robi bardziej żółty kolor niż niebieski, no to, to jakby nie, nie, nie powinny na takie decyzje wpływać. Tak? Ja zawsze bym e... zaczął od tego, żeby jak już coś mamy wdrożone, żeby poznać w pełni możliwości tych narzędzi, które już naprawdę mamy. Bo yy, bardzo często widzę coś takiego, że yy, no właśnie, no, firmy po prostu wykorzystują w znikomym procencie możliwości rzeczy, za które zapłaciły mnóstwo pieniędzy, tak? Yy, no a wykorzystują tam, no tak jak mówię, 5-10% możliwości tego narzędzia, dokładają jakieś nowe, które w tamtym jest zaimplementowane, prawda, które już mają, może trochę w inny sposób. Może w taki sposób, do którego trzeba by się było tam bardziej przystosować, no ale trzeba się czasem wyprowadzić ze strefy komfortu i poznać, poznać coś nowego, ale jak tych rzeczy jest za dużo, to mi osobiście też już czasem głowa pęka i czasem to po prostu mówię, że nie będę już jakiegoś narzędzia nowego, nowego używał, bo ileż można, tak? Ileż można. Jeżeli jest się takim pracownikiem zdalnym i się współpracuje no, z wieloma różnymi firmami, to w którymś momencie można mieć naprawdę dosyć, bo każdy, każdy ma inną platformę. I, I wtedy to sprowadza się wszystko do tego, jednak, że, że po prostu się komunikujemy mailem. Tak. Mm -hmm. no to jest takie najbardziej uniwersalne narzędzie, no, które ma oczywiście mnóstwo wad, ale ma też wiele zalet. Jest po prostu wszędzie. Mm -hmm. No mówiliśmy o tym, o tym micie nieefektywności nie, nie pracy zdalnej i powiedziałeś coś takiego, że, że być może jednak nie każdy się nadaje do tej pracy zdalnej, to, to jak to według ciebie jest, tak? Znaczy w sensie, że czy, czy nie każdy zawód może być wykonywany w, w ten sposób? No zapewne nie każdy, bo mechanik samochodowy zdalnie samochodu nie naprawi. Ale czy, czy z, tych, z tych zawodów, które teoretycznie mogłyby być wykonywane zdalnie, albo nie, z tych osób, które teoretycznie mogłyby to robić, to, to, to rzeczywiście no jakby nie każdy jest w stanie. Czy znaczy na pewno nie są w stanie pracować zdalnie? Te osoby, które się nie wyzbędą tych nawyków. O których mówiliśmy, tak, takiej, takiej nieefektywnej pracy. No, nawyków jest się pozbyć bardzo trudno, bo no, tak się mówi teraz, że nawyk można zamienić wyłącznie na inny nawyk, tak, więc mm -hmm. w taki sposób trzeba by, było, trzeba by było działać. I są też ludzie, no, powiedzmy sobie szczerze, są ludzie, którzy mają taką już wbudowaną w głowę wizję ciągłego pilnowania, tak, i są pracownicy, którzy jednak wymagają tego ciągłego pilnowania, no bo inaczej to, to po prostu nie pracują. Tylko, no, czy taki pracownik, który wymaga ciągłego prac pilnowania, jest też efektywny w biurze? No nie jest, no bo ktoś go musi pilnować, tak? Więc czy on będzie zdalnie, czy on będzie w biurze, to tak czy siak nie jest, nie jest efektywny. No tutaj w Polsce przez wiele lat mieliśmy rynek pracownika, więc z tym się. No powiedzmy sobie szczerze, niektóre zawody i niektóre też profesje, szczególnie w naszej branży, troszeczkę tam stanęły na głowie, jeżeli chodzi o różne, o różne, o różne wymagania. Trzeba sobie odpowiedzieć, tak? Co w ogóle od tej, od tej pracy chcemy? A jeżeli ktoś nie jest w stanie pracować, znaczy nie być, nie być pilnowanym, tak? bo to głównie o takie osoby mi chodzi, które po prostu wymagają, wymagają jakiegoś nadzoru, to czy one będą w biurze, czy one będą zdalnie, no to i tak, i tak to nie będzie raczej, raczej dobry pracownik, i tak nic dobrego z tego nie wyniknie. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że myślę, że jak się przeskoczy, i jak człowiek sobie zda sprawę z tych różnych z tych różnych niefajnych rzeczy, o których wspominaliśmy wcześniej. jak tak je w sobie przepracuje. Nie? Tam wymaga, nie wiem, tygodnia, może miesiąca, to naprawdę wszystko, wszystko będzie w porządku. To każdy chyba przez ten etap przechodził. Ja nie ukrywam, że też musiałem sobie jakoś tam w głowie poukładać. To, że ta praca y, zdalna, ta praca w domu y, no właśnie, czy praca zdalna to też tylko praca z domu to, to też jest w sumie temat na w ogóle odrębną dyskusję. Y, każdy to jakoś tam musiał sobie, sobie w, głowie, y, w głowie poukładać, więc. Y, Mając wiedzę o tym na co zwracać uwagę, e, można to przepracować. To jest ta dobra wiadomość. Natomiast jak ktoś tego nie przepracuje, no to niestety, ale do pracy zdalnej się nie nadaje. E, no i nie wiem, czy w ogóle się nadaje do takiej efektywnej, e, efektywnej pracy, jeżeli, jeżeli wymaga jakiegoś, jakiegoś takiego stałego, stałego nadzoru. Mhm. Okej, okay. no, rozmawialiśmy o różnych, e, właśnie, e, zaletach e, pracy zdalnej. Czy to możemy jakoś podsumować, tak, w sensie, co według Ciebie jest, jest zaletą, a, a co wadą w, w takim trybie pracy, właśnie? Dla mnie jeszcze to nie słyszę się Orbania pitej herbaty i kawy, <noise> które. <noise> no, jakoś tam, nie wiem, osobiście mnie. No, Podnosi mi ciśnienie na, na nieco wyższe, tak? Nie wiem, jakoś tam mnie osobiście irytuje. No, każdy ma jakieś tam swoje takie w głowie, prawda, rzeczy, które, które go irytują, więc ich nie ma. No, chyba, że mamy je w domu, tak? No to wtedy jest, wtedy jest troszeczkę gorzej, bo mamy ich więcej. Jak nie mamy ich w biurze, a mamy je w domu, no to, to, może, być, to może być troszeczkę, troszeczkę inaczej. Albo na, to, to... na telekonferencji jeszcze możemy słyszeć. Też. Tak tak no ale to wiesz to można sobie włączyć jakiś tam wyciszać szumów tam odpowiednio go skonfigurować i yy, <grymnie> będzie, można to jakoś, yy, będzie można to jakoś ominąć yy, i co jeszcze no i chociażby no w, tym, w tej sytuacji w której jesteśmy teraz no to yy, w ten sposób ograniczamy jednak no rozprzestrzenianie się tego yy, tego niefajnego patogenu który nam tutaj wszystkim dokuczano i sprawia Sprawił, sprawia i chyba jeszcze troszeczkę sprawi e, kłopotów. Mm. Okej, okay, a od tej negatywnej strony jakieś e, wady? Wady, no, trzeba powalczyć z tymi nawykami. No, to to jest pewnie ta wada pracy zdalnej, bo walka ze swoimi nawykami nie jest, nie jest miła, miła i przyjemna. No, zdalnie nie da się niestety czegoś naprawić w sprzęcie. No, tutaj płytek się nie da położyć zdalnie, ale no nie, nawet coś przylutować też tego się zdalnie nie da, nie da zrobić. I jak są takie sytuacje, właśnie to szczególnie przy tej pracy sprzętowej, że no tutaj u mnie działa, prawda, a. a u koleżanki, kolegi, czy, czy w biurze, gdzie, gdzie są pracownicy, jest dokładnie ten sam sprzęt, dokładnie tak samo skonfigurowany, no ale jednak coś tam nie działa. To w oprogramowaniu jest to zdalnie naprawić ci łatwiej, prawda? Bo, bo, bo zawsze możemy jakoś tam zerknąć na zdalny pulpit, natomiast zdalnie do sprzętu jako takiego nie zerkniemy. No zdalnie multimetrem się nie podłączymy, chociaż to można sobie jakoś tam z tym poradzić, prawda? Za pomocą kamery i, i rąk osoby, która. Która jest w biurze, ale na pewno jest to, jest to problematyczne. Eee, I no nie wiem, czy to wada, tak, ale to chyba każda praca, i wszystko wymaga pie pielęgnacji. I myślę, że praca zdalna wymaga nieco więcej pielęgnacji niż, niż praca w biurze, bo w biurze tak jakby ta pielęgnacja to samo to wynika z samej pracy biurowej, że jakoś to pracę pielęgnujemy, tak? Że jakoś tam ogarniamy wokół nas to wszystko, sprzątamy, tak? To, to jest ta pielęgnacja i ta pielęgnacja też powinna być przeniesiona na tą, na tą pracę zdalną, tak? Żeby, żeby rozwiązywać jakieś takie konflikty, które nie od razu, nie od razu wychodzą, żeby ustalić te, te zasady, no, to jest rzecz, o której warto pomyśleć, a często przy pracy zdalnej. I tak jakby porzucamy myślenie o tym, tak? że, e, no, że uważamy, że to już. że Takie konflikty się pojawiają tylko w biurze, a w pracy zdalnej ich, e, ich nie będzie. Nie, to tak nie jest, też pracy zdalnej są. E, no i trzeba o to jakoś zadbać. Mhm. No my tutaj pomijamy też te takie oczywiste prawda, zalety i wady pracy zdalnej, no jak na przykład to, że prawda, nie trzeba dojeżdżać do tego biura i, i, i jakby tracić czasu na, na ten przejazd, czy, czy, czy właśnie tracić paliwa i tak dalej. Nie, czy, czy właśnie to o czym mówiliśmy jako elastyczność czasu pracy? I tego rodzaju rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o wady, no to, to tutaj może nie jest to jakby tak bezpośrednio wada, natomiast to, co mnie denerwuje w pracy zdalnej, to, nie, to właśnie kwestia tych, nie, tych telekonferencji, tak? Tego, że prawda, żyjemy w XXI wieku, nie, mamy bardzo zaawansowane różnego rodzaju systemy informatyczne, a a te wszystkie aplikacje, prawda, do, do właśnie do rozmów telekonferencyjnych i te problemy wszystkie, o których memy już powstają, prawda, w internecie, że, że właśnie spotkanie zdalne polega na tym, że pierwsze 15 minut, no to pytamy, czy już, prawda wszyscy są, czy nas wszyscy słyszą, drugie 15 minut, prawda, walczymy z tym, że kogoś rozłączyło i tak dalej, i tak dalej, no to, to to jest jakby no w jakimś sensie też wada, tak? No, teraz jakieś tam jest już jakieś światełko prawda, w tunelu, bo są pierwsze aplikacje, które faktycznie jakoś tam działają nie lepiej, ale, ale tak czy siak no, trzeba walczyć nie wiem, z systemem operacyjnym, z tym, że mikrofon jest wyciszony i to już nawet te, te, te aplikacje prawda, nie, nie do końca są w stanie jakby wspomóc tej technicznie osób, które, które mają z tym problem, także, także ta cała zabawa właśnie, w ten, ten narzut jak gdyby na, na komunikacyjny w to, żeby z kimś porozmawiać, jest, jest strasznie nerwujący w tym wszystkim. Mhm. Ale zobacz, że jak po prostu przygotujesz pewien zestaw narzędzi, i nauczysz pracowników, jak z niego korzystać, to wiele z tych problemów, myślę, można, można już ominąć, aczkolwiek nie ukrywajmy, no zdarza się to, to bardziej może nie w rozmowach takich w ramach jednej firmy, która ma jakoś to tam wszystko ogarnięte i ludzie umieją tego używać, ale bardziej, no kiedy się musimy kontaktować z klientami naszymi, prawda, którzy, no i też, no każdy ma jakieś inne narzędzie e, i e, no często trzeba wręcz instalować jakieś inne aplikacje, ludzie mają poblokowane niektóre serwisy, tak, czyli nie? Mogą korzystać z różnych narzędzi. No najwygodniej w takich kontaktach z klientami jest na pewno używać narzędzi, które po prostu działają w przeglądarce i nie wymagają żadnego logowania, tak? czyli zakładania kolejnych kont i logowania się do jakichś serwisów. To takie narzędzia są na pewno najprostsze, no, ale z drugiej strony no też zdarza się coś takiego, że, że niektórzy właśnie mają te serwisy poblokowane u siebie w firmach, no i, i, i na przykład są firmy. Ja to rozumiem, że to wynika. Z polityki bezpieczeństwa, tak, ale po prostu u nich można, można używać tylko narzędzia A i żadnym innym narzędziem się nie da. I mhm. to też no, w obecnej sytuacji, kiedy jednak te narzędzia pracy zdalnej bardziej się. No bardziej trzeba będzie się do nich dostosowywać. No niektóre firmy na pewno będą musiały zmienić swoje podejście takie z takim usztywnieniem, że tylko używamy tego do kontaktu z naszymi klientami, bo najzwyczajniej w świecie no, tych klientów zaczną powoli tracić e, z, tego, z tego powodu, e, no, że są tak nie tak mocno nieelastyczne. Mm -hmm, mm -hmm. No, my tutaj nie mamy pewnie szczególnego interesu reklamować jakichś konkretnych rozwiązań, ale tak, żeby się podzielić z własnych doświadczeń, co się u nas sprawdziło, skoro już podnieśliśmy ten wątek właśnie takich połączeń konferencyjnych. Nie, no to to jest jedno z tych narzędzi, no to jest po prostu googlowski tam hangout czy, czy Meet, tak w wersji korporacyjnej, który właśnie, tak jak powiedziałeś, nie wymaga żadnych instalacji. No, i to jest jakby fajne, bo, bo wystarcza ta, sama ta przeglądarka. Zresztą w tej chwili tak ze sobą rozmawiamy i nic tutaj nas na szczęście nie rozłączyło i ten, ten mit właśnie nie najczęściej działa. No a drugie narzędzie, które też bardzo, o, o którym jest teraz głośno w kontekście tej epidemii, czy w zasadzie już pandemii, nie, i która bardzo wielu u, użytkowników zyskała ostatnio, no to jest, to jest Zoom, no, który się reklamuje też tym, że, że właśnie. Mm, no, ta, ta jakość połączeń jest, jest dobra i bardzo wiele osób jednocześnie może rozmawiać. Nie, I rzeczywiście jest, jest od tych innych narzędzi wygodniejsza i bezpieczniejsza, i, i, i jakby jest taka zasada, że to po prostu działa. Natomiast wada jest taka, że, że coś tam trzeba jednak zainstalować w tym komputerze, więc tak jak mówisz, nie, nie w każdej sytuacji to, to może być niemożliwe. Okej. Okay. Nie. To w takim razie, tak już powoli podsumowując, biorąc pod uwagę te, te wszystkie kwestie, o których mówiliśmy, o, i te wady, i zalety, to, to jak, jak to jest w Twoim przypadku? Czy Ty w zasadzie wolisz pracować zdalnie, e, czy pracować w biurze, bo tak w zasadzie się nie określiłeś do tej pory? Mhm. E, ja myślę, że najlepiej jest łączyć obydwie te metody, tak? Czyli e, popracować nieco zdalnie, ale też czasem w biurze, się, w biurze się pojawić. Tutaj ogromnie żałuję, bo z jedną z firm współpracuję już od ponad trzech lat i zawsze tak przekładaliśmy to spotkanie e, takie e, biurowe, że tak powiem, no i teraz nagle znów je trzeba przełożyć to, e, i to i to mocniej. E, aczkolwiek miałem już szansę widzenia się z pracownikami, tylko nigdy nie byłem w biurze tej firmy, tak? I e, i bardzo chciałbym, bardzo chciałbym tam jednak, jednak kiedyś, kiedyś zajrzeć. Więc myślę, że warto, warto na pewno łączyć obie metody. No, każda z nich ma swoje wady i zalety. Po prostu wykorzystajmy maksymalnie zalety jednej i drugiej, no minimalizując, minimalizując te wady. To tak bym odpowiedział na to pytanie. <laughs> A czy coś właśnie, no też biorąc pod uwagę tą obecną sytuację, czy, czy uważasz, że, że praca zdalna jeszcze zyska na popularności, jak to widzisz w przyszłości, czy to właśnie coraz więcej osób będzie w ten sposób pracować? Ja myślę, że no paradoksalnie ta, ta obecna sytuacja daje możliwość przetestowania wielu firmom, które były nastawione negatywnie do tej pracy zdalnej. No właśnie, tej formy, tej formy pracy. To się pewnie w wielu firmach sprawdzi, w wielu firmach się być może nie sprawdzi. Najmocniej to zależy od ludzi, tak? jak, jak oni do tego, do tego podejdą. Praca zdalna będzie się rozwijać, bo. Zalety, które ma, w szczególności szybkie pokonywanie odległości, ta główna zaleta, tak że możemy być naprawdę daleko i, i, e, i naszą wiedzą wspomagać jakąś, jakąś firmę, albo pracować w jakiejś firmie, której chcemy, tak, która akurat nie jest w, że tak powiem, w miejscu, w którym lubimy mieszkać, to to jest ta taka, e, taka największa zaleta. E, co jeszcze z takich, z takich zalet? Na pewno pozwala to zmniejszyć koszty. Tak. To i Dla firm, które dopiero wchodzą na rynek, takie koszty biura czasem mogą być wręcz blokujące zupełnie, więc tutaj Takich kosztów, kosztów nie ma, I, i po tej sytuacji, którą mamy teraz, która no, historia lubi się powtarzać, tym żyjmy, tak? Pandemie do tej pory się kończyły, więc i ta się pewnie, pewnie skończy, ale będzie inaczej, już tak? Będzie inaczej, i, i myślę, że ta praca zdalna tutaj wielu firmom pomoże po prostu przetrwać. Czyli ograniczyć, ograniczyć te koszty z takich zalet na przyszłość, o której już wspomniałeś, no to na pewno właśnie ta oszczędność czasu, tak? czyli ograniczenie czasu na, na dojazdy. Ale dodajmy tutaj jeszcze no ten aspekt ekologiczny: nie? że nie trzeba marnować tego, tego paliwa, że ten ślad węglowy, jaki pozostawiamy, będzie, będzie dzięki, temu, dzięki temu mniejszy. I też patrząc w przyszłość, no trzeba też popatrzeć, jak się my zmieniamy jako ludzie. Tak? Świat się bardzo mocno zmienia. Nasi rodzice zazwyczaj, bo. Bo tak, że pracowali niemalże całe życie w jednej firmie. Tak? My już sobie nawet nie za bardzo chyba wyobrażamy taką sytuację, żeby całe życie przepracować w jednej firmie, więc już częściej tą pracę zmieniamy, aczkolwiek my no przynajmniej ja, jesteśmy przy, przy jednak przyzwyczajeni do tej pracy w biurze, prawda, że tam się szło na tą ósmą, do szesnastej się popracowało, tak, Cię. natomiast e, ludzie, którzy tutaj już nam, e, że tak powiem, chuchają w plecy, e, oni pewnie spojrzą na to jeszcze inaczej, tak, czyli, e, czyli będą, e, będzie im się dużo lepiej e, niewykluczone pracowało, pracowało właśnie zdalnie. Mhm. Okej, okay, to na koniec może jeszcze wykorzystajmy to, że, że jesteś specjalistą od bezpieczeństwa, a, a mówimy o pracy zdalnej, więc zapewne za pomocą jakichś systemów informatycznych. Nie... Czy tutaj na coś powinniśmy zwrócić uwagę szczególnie, czy, czy o czymś pamiętać? Czy też no, te wszystkie narzędzia, z których teraz skorzystamy, to one po prostu już to mają załatwione i, i koniec, tak, no, w sensie odpalamy właśnie takiego. Mita, czy slacka, czy coś i, i, i koniec, jesteśmy bezpieczni to już tutaj pewnie konkretne odpowiedzi będą zależało od konkretnych narzędzi, ale takie ogólne wskazówki. Zawsze korzystajmy z zabezpieczonych, z zabezpieczonych połączeń, no czyli ta e, słynna kłódka, prawda, w przeglądarce, żebyśmy tutaj mieli pewność, że ta kłódka faktycznie oznacza to, e, to czego się spodziewamy. E, jeżeli wysyłamy jakąś korespondencję, e, czy to mailową, czy przesyłamy jakieś dokumenty, czy przesyłamy jakieś pliki, jeżeli tam są dane bardziej wrażliwe, to po prostu szyfrujmy je. E, są programy, Typu PGP, używane już od dziesiątek, można powiedzieć, lat, warto się z takimi programami, które właśnie pozwalają na zabezpieczanie danych, zapoznać i wdrożyć je w firmie i ich, ich po prostu używać. Myślę, że też ważną taką zasadą jest, że jak czegoś nie musimy wysyłać czegoś nie musimy udostępniać, prawda, na tym naszym dysku takim ogólnodostępnym, to po prostu tego nie udostępniajmy, tak. Jeżeli jakiś danych nie musimy wynosić z domu, to ich z domu nie wynośmy. Jeżeli jakiś danych nie musimy wynosić z, firmie, z firmy, to ich też nie wynośmy, jeżeli taki, takiej konieczności nie ma. Natomiast jak coś, jak coś przenosimy, jak coś przesyłamy, to warto zadbać o to, żeby żeby te dane były zabezpieczone I przy pracy w większych grupach W szczególności jak ta praca czy znaczy praca zdalna jest z natury rozproszona, prawda? Ale jeżeli, jeżeli te grupy są większe To taką nadrzędną zasadą jest to Żeby zawsze mieć pewność Pierwsza rzecz, którą musimy sprawdzić, Żeby zawsze mieć pewność Taką, że wiemy z kim rozmawiamy Tak? Czy masz pewność, że rozmawiasz na pewno ze mną? No właśnie, to uwierzytelnienie to uwierzytelnienie jest, jest bardzo istotne, aczkolwiek nie rozmawiamy tutaj o jakichś krytycznych sprawach, ale faktycznie bardzo istotne jest to, żeby no nie ufać tak na, ślepu te, na ślepo temu, że tutaj dostajemy maila niby od współpracownika, a się okazuje, że ktoś się, że ktoś się podszył i, i te możliwości podszycia tutaj no można wyeliminować właśnie stosując albo pod Podpis elektroniczny albo po prostu podpis elektroniczny z szyfrowaniem. PGP jest znakomitym narzędziem do takich rzeczy, raz wdrożone. Naprawdę samo się stosuje później. Tutaj to maile chyba są najbardziej zagrożone takim. Znaczy nie, nie tylko maile. Wiele rzeczy wysyłamy jako takie linki, tak? Te linki nie są często jednorazowe. No i okej, okay, no wiadomo, że atakujący musiałby przechwycić taki link, prawda? No bo brutalnie pewnie tego, tego linku nie dostrzeże. Ale czasem te linki uciekają. W jakie, na jakie sposoby? Gdzieś tam jest mail forwardowany już setny raz, prawda? I ktoś wypatrzy, mhm. gdzieś tam tym forwardem poszedł, poszedł tak link, sobie zajrzy pod ten link, a tam będą dokumenty jakieś nasze firmowe. Nie mówię, że te narzędzia są złe, mówię teraz o udostępnianiu na dysku, ale gdyby na tym dysku udostępnić, to okej, okay, w sposób zaszyfrowany, że tylko określone osoby mogą to rozszyfrować, to już wtedy nie ma, nie ma, większego, nie ma większego kłopotu. Mhm. Nie wiem, czy miałeś okazję skorzystać z tej nowej funkcji Gmaila, gdzie, gdzie jest właśnie tutaj um, takie zasady bezpieczeństwa tego maila, że on tam znika za dwa tygodnie, czy, czy że jest szyfrowany, czy to uważasz, że to jest sensowne, czy to tylko taka zaślepka APGP rządzi. Tak? Na, pewno, na pewno troszeczkę, yy, troszeczkę to pomaga. Wiesz te wszystkie mechanizmy typu że się tam nie da z maila czegoś wykopiować tak to zawsze można to, to przepisać albo zajrzeć do źródła strony i, i można, można te zabezpieczenia ominąć no niestety nie ma zabezpieczeń zabezpieczeń stuprocentowych natomiast to na pewno na pewno to nie szkodzi o to tak powiem na pewno to nie szkodzi na pewno na pewno troszeczkę pomoże też nie mówię, że PGP jest jedynym tutaj, i, bo też nie jest idealnym rozwiązaniem. E, też, też na pewno nie jest jedynym idealnym rozwiązaniem, ale warto do tych metod, które są już sprawdzone i tak jak mówię, są od, są od wielu, wielu lat używane, e, no niech pomyśleć. E, powiem tak, no próg wejścia w to rozwiązanie Gmailowe, o którym mówiłeś, jest na pewno niższy niż próg wejścia w PGP, więc z tego też sobie trzeba zdawać, e, zdawać sprawę. E, to myślę, że temat na kolejny podcast, tak? Bo jest, jest bardzo szeroki, a my już tutaj rozmawiamy prawie godzinę, Łukaszu, więc nie wiem, czy, czy słuchacze dotrwali w ogóle do tej 59 minuty. Okej, okay, no to w takim razie może się umówimy na, na podcast w kontekście bezpieczeństwa pracy, pracy zdalnej, tak. Tak, bezpieczeństwo pracy zdalnej to bardzo ładny temat. Ale Będzie żeby. Ale żeby jednym zdaniem, to y, dwie takie rzeczy. Nie dawajmy się, y, znaczy w zasadzie to się sprowadza do jednej rzeczy. Po prostu bądźmy pewni, z kim rozmawiamy. Bo od tego się mm -hmm. wszystko zaczyna. Jak nie mamy pewności, z kim rozmawiamy, od kogo pochodzi jaki dokum jakiś dokument, to nie dajmy się na to nabierać typu na jakiejś super okazji, albo otwórz to szybko, albo jak tego nie otworzysz, to jutro zostaniesz zwolniony, tak? E, musimy mieć, pierwsza rzecz, musimy mieć pewność, że wiemy, że dokument pochodzi od zaufanej osoby. Od tego bym zaczynał. Mm -hmm. Super, dzięki wielkie Piotrze. Ten podcast został nagrany w trybie zdalnym. Także sami poszliśmy tą drogą, o której dzisiaj rozmawialiśmy. No i mamy nadzieję na kolejne ciekawe podcasty, czy to zdalne, czy to osobiście. I no, mam nadzieję do zobaczenia Piotrze właśnie w kolejnych tutaj naszych odcinkach. Mhm. Dzięki, jeszcze raz. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia i zobaczenia, hej.